Przed wami szyderczy skrót filmu o najzwinniejszym mordercy w sukience, który ukrywa swoją tożsamość przed naszymi oczami. Am I gonna die a virgin? A teraz odbierzemy niechciany telefon. No, God, please, no! Gdzieś na infolinii dla biliarderów blond niuńka czeka przy wodopoju na przyszłego ojca swoich dzieci, którego poznała w aplikacji do umawiania się na bolca. Tak zaczynają się najpiękniejsze historie dla wnuczków. A gdy pan zapychacz gubi drogę i do niej dzwoni, okazuje się, że Baby Spice jest panią profesor wykładającą na uczelni na temat slasherów. No co za zbieg okoliczności! Więc oczywiście rozkładają ten gatunek na części pierwsze, wspominając o zamaskowanym mordercy, końcowej dziewczynie czy nieodbieraniu telefonów, do czego to może nawiązywać? Po czym typ zwabia ją na zewnątrz i dostając nagle chrypki, uświadamia ją, że wlazła właśnie do ciemnego zaułka i stawia jej pałę z jej własnego przedmiotu. Zawsze chciałem to zrobić babi od matmy. Chociaż zakopanie jej żywcem też było spoko. A po chwili wyskakuje jako zamaskowany wikary i zadaje jej tyle ciosów nożem, że aż zwraca sok z piwa. Jeśli spodziewałaś się dziś innego dźgania, zaklaskaj. A gdy Ghostface zdejmuje swój face, okazuje się, że kryje się pod nim D'Artagnan. En garde, syny, który zrzuca sutannę i wracając do akademika mija środę z parą, obiecując, że dołączy do studenckiego melanżu, jak tylko jego współlokator Greg skończy projekt z hiszpańskiego, z czym może mieć problem leżąc pocięty w lodówce, po czym Dexter dodaje kolejne trofeum do kolekcji, a gdy już ma otworzyć lodówkę, nagle dzwoni do niego Greg, też mając zachrypnięty głos, ma tam w środku zasięg? Więc Jason przeprasza go, że już kogoś zabił, ale dostał masywnych sinych jajec i jara się, że to było jeszcze fajniejsze doświadczenie niż się spodziewali. Aha, czyli zabijanie jest spoko, tak? To idę zajeb tego typa spod piątki. A no tak, ja nie mieszkam w bloku. Po czym opisuje, jak z każdym dźgnięciem Blondie stawała się dla niego coraz bardziej schabowym. Ale Greg sprzeciwia się, że nie była tylko kawałkiem świni, a jego profesorką od slasherów. I to jak inspirującą. Po czym przekonując Jasona, że jest w mieszkaniu, gra z nim w gorzko-gorzko, kierując go do lodówki, gdzie znajduje Grega tylko w wersji puzzle, jak on z nim jednocześnie gada. A za jego plecami pojawia się Ghostface Killa w mocno schodzonej masce, który bezlitośnie go dziurawi i nawet prośby, żeby przestał, nie działają. Spróbuj bardziej, no weź. A gdy Flash przypomina, że mieli dokończyć film Richiego z poprzedniej części, Ghost twarz odpowiada, a kogo k***a obchodzą filmy i go zażyna. Jest kilka osób, których obchodzą. Czuję się urażony. A tymczasem świrolog ciśnie Samantę, że przychodzi do niego od tak dawna, a nadal się w pełni nie otworzyła. Ojej, za dużo na niej zarabiasz. Więc opowiada mu w końcu, że jej ojcem był Billy Loomis, seryjny morderca z pierwszego krzyku, a jej chłopak Richie też okazał się seryjniakiem i był z nią tylko dlatego, że idealizował jej ojca. Już nie bądź taka skromna. A gdy Richie razem ze swoją prawdziwą dziewczyną Amber zrobili masakrę w poprzedniej części, mądrzy ludzie internetu uznali, że tak naprawdę to Samantha dokonała wszystkich morderstw, wrabiając ich i to ona za wszystkim stoi. Kiedy wyraźnie widzimy, że siedzi, po czym Siwy zapytuje, w jaki sposób powstrzymała Richiego przed zabiciem jej i jej siostry, na co odpowiada, że normalnie dźgnęła go 22 razy, poderżnęła gardło i strzeliła mu w łeb. Czyli mówi, że może pojawić się w sequelu, a gdy wyznaje, że robiąc to czuła, że postępuje słusznie, świrologowi od razu kurczą się jądra i ogłasza fajrant, twierdząc, że nie jest uzbrojony na takie pacjentki. Opowiedz mi, jak się poczułeś w tym momencie. Oj, nasz czas już minął, to będzie 6000. Więc obrażona Sam podnosi swoje meksykańskie słodkości i wychodzi, wracając do współlokatorki Queen, której kluczem do szczęścia w życiu jest różnorodność. Czyli innymi słowy ujeżdżanie tsunami kuta. Gdy samica dowiaduje się, że jej siostra Tara poszła na studencką popijawę, lokalny naganiacz już próbuje ją zaciągnąć na pięterko pod pretekstem r***ania, bo tak naprawdę chce porozmawiać. Ale nagle pojawia się nadopiekuńcza Samara i bez chwili zawahania razi typa prosto w jaja. Wyobrażacie sobie, że jesteście na imprezie i nagle jakiś facet przybiega rażąc laskę w pierogarnię? Ale by było śmiesznie. Na co podkarwiona środa odgraża się, że będzie ujeżdżać każdego ptysia, na jakiego będzie miała ochotę, nawet jeśli będzie przymocowany do przygłupa. Tak jest, potrzebujemy więcej sybiksów na tym świecie. Po czym nagle przybiegają
szlaufy z imprezy i oblewają przyszłą dziedziczkę mojego majątku drinkiem, wykrzykując, że jest morderczynią, na co sam jest wściekła. Gdyby tylko raziły ją paralizatorem, to spoko, ale to już nie jest spoko. Po czym wracają do siebie i Tara dziękuje Chadowi, że też próbował powstrzymać naganiacza przed zaciągnięciem jej na górę. Gdybyś była brzydka, nie byłoby tej rozmowy, a on wyznaje jej, że jest very special i następuje 8-minutowa pauza, wskazująca na to, że zaraz pierdolą w zarazki, ale nagle Kiła wbija po telefon jak do siebie, bezczelnie pytając Chada, czy zblokowała mu bolcowanie. Może jeszcze tam nasraj? Gdy Miss Mokrego Swetra siedzi na dole, obserwując typa z bloku naprzeciwko, nagle rzucając się na jego migdałki, bo jak się okazuje, w tajemnicy się z nim spotyka. Nie dziwię się, też chciałbym ukryć takiego trolla przed znajomymi. Po czym w telewizji mówią o morderstwie tamtych gamoni z początku, wspominając o znalezieniu na miejscu masek Ghostface'a, które zdobyły popularność dzięki serii filmów Stab. Bo w serii horrorów Krzyk istnieje seria horrorów Dźgnięcie, która parodiuje tę pierwszą serię. Zaraz, to znaczy, że Szyderczy Skrót to parodia mojego życia? Na co Samowi od razu odwala i przekonana, że ducho Face na nie poluje, każe się Tarze pakować, a sama łapie za nóż. Chcesz uciekać, czy przyrządzisz mi pyszne burrito? Wysyłasz sprzeczne sygnały, skarbie. Ale niespodziewanie dzwoni Wayne Bailey, ojciec Kiły i detektyw, który informuje Samantę, że znaleźli na miejscu zbrodni jej prawo jazdy i wzywa ją na 13 posterunek. A może to był 14? Nie jestem pewien. Ale gdy rusza tam razem z Wednesday, na telewizor dzwoni nagle Richie. Mówiłem, że strzał w łeb to za mało? Więc środa każe nie odbierać, więc Samantha chętnie odbiera, słysząc zachrypnięty głos, który twierdzi, że uchronił je obie od śmierci z rąk tamtych paszteciarzy, po czym odgraża się, że je wypatroszy. Logiczne? Gdy zbliża się do nich podejrzany typ w kapturze gadający przez telefon, ale na szczęście tylko je mija, to pewnie tylko jakiś inny morderca, który zabłądził na planie. Ale gdy sam odgraża się, żeby duch lepiej pilnował swojego tyłka, zachodzi od niego Tarę, więc go odpychają, uciekając do sklepu, gdzie sztyletuje dwóch łysych. Bóg odebrał im włosy, a ty odbierasz im życie? A gdy załatwia właściciela żabki, laski bawią się z nim w chowanego i zwalają mu na łeb hałdę pieczywa, widząc później tylko maskę. Brawo! Po czym trafiają na przesłuchanie do Wayne'a, który tłumaczy się, że dostał ich sprawę ze względu na swoją córkę Queen. Pamiętacie? Te od ujeżdżania Legionu Kutu. Gdy niespodziewanie nadjeżdża agentka FBI swoimi nożnymi czołgami, która przedstawia się jako Kirby Reed i twierdzi, że śledziła aktywność online gamoni z początku, zanim przeprowadzili się do Nowego Jorku. Czyli historię ich masturbacji też znasz na pamięć i jak się okazuje, chodziła do tego samego ogólniaka co Samantha, po czym ewidentnie Lona zapewnia Siwego, że jeśli on pokaże jej swoje, ona pokaże mu bobra. Myślę, że uczciwa oferta. Więc Wayne prezentuje jej maskę, którą ducho Ryj zostawił w sklepie, posiadającą DNA zabójców z Krzyku 4, po którym Ferbi ma do dziś pamiątkę. I po którym producenci do dziś mają długi? A gdy niuńki się zwijają, przed posterunkiem wyrasta im nagle Monika z przyjaciół, której sam nie trafia, ale Tara już owszem. Za to, że napisała książkę o morderstwach w Woodsboro, nazywając Samantę urodzoną morderczynią. Chyba braku wiary w miłość. A tymczasem w porno dla miłośników schodzonych stóp Sigmund Freud słyszy pukanie do drzwi i okazuje się, że to sztylet do niego, po którym Ghostface pożycza teczkę Samanty. Ostrzegam, że będzie tam mnóstwo fragmentów o naszym seksie, więc jeśli masz słabe nerwy, to... A później Mindy, rozkminiając zasady budowania filmowej franczyzy i próbując odgadnąć motywację morderców, podkreśla, że każdy kolejny sequel musi mieć większy budżet, większą obsadę, więcej scen gadania o większej ilości scen gadania. I ostrzega, że franczyza może iść naprzód tylko jeśli uśmierca główne postacie, co oznacza, że wszyscy mogą zginąć. Więc nerd od razu pyta, czy to znaczy, że umrze jako prawiczek. Widzę cię pierwszy raz w życiu, ale... Tak. I to samo dotyczy podejrzeń. Każdy może okazać się mordercą. Ale gdy wszyscy wykluczają Samantę, Ethan się sprzeciwia, że te internetowe teorie mogą być jednak Dopiero skończyła Hogwart, a już bluzga. A tymczasem Siwy donosi info o zabitym Freudzie i kolejną pozostawioną maskę, dzięki której dochodzą do wniosku, że zabójca odlicza je aż do Billego Loomisa, czyli ojca Samanty, a gdy do niej dojdzie, zamorduje ją i Tarę, bo arytmetyka jest dla niego bardzo ważna. Jednak gdy Britney Spears wychodzi, nieufny Lisek każe Jackowi za kadrem znaleźć o niej jak najwięcej info, chociaż nigdy go nie widzimy. Wszyscy wiemy, że nie ma tam żadnego Jacka i będziesz to musiał
musiał zrobić sam w frajerze. A tymczasem w telewizji znowu srają na moją niuńkę, która załamuje się tym całym hejtem, ale czat pociesza ją, że wszyscy tu obecni tworzą drużynę Power Rangers. W sumie wszystkie rasy są. Gdy pasztet z naprzeciwka zauważa Ghostface'a w pokoju gościnnej w kroku, ale zamiast jego krzyków ostrzegawczych słyszą tylko dźwięki szamotaniny za ścianą, zakładając, że Ruda znowu łajdacze się z bezdomnym, ilu kolesi ona tam przyjmuje oprócz mnie? Ale nagle wszyscy dostają foto od Denego, na którym widać wyraźnie, że zabawa zaszła trochę za daleko. Popuszczasz pieroga nawet seryjnym mordercom? Nie wierzę, że bierzemy ślub. Po czym jej zwłoki wychodzą z drzwiami, a Jurek Killer nacina Mindy i przedłuża pępek jej ukochanej pod same doniczki, ale Samara nokautuje go stojakiem na noże. Nie lepiej było użyć samych noży? Są trochę ostrzejsze. I zamykają się w pokoju, gdy Tara i Chad, będąc już na dole, nagle przypominają sobie, że ich zostawili, tak samo jak klucze do drzwi. Po czym laski barykadują się przed wierzgającym wikarym, a Danny wyciąga z kieszeni drabinę. Znam ten trik. Dzięki której Samantha i Mindy dostają się na drugą stronę, ale gdy przychodzi kolej Aniki, Jurek dostaje się do środka i robi jej sesję rodeo, która wygląda strasznie. Komicznie. I spierdala się na cymbał, ginąc w pozycji rozdeptanego lotosu, a nad ranem wszyscy są jacyś smutni. Co się stało? Gdy pojawia się nieobecny wczoraj Ethan, na którego wściekły czat od razu się rzuca, ale prawiczek ma wymówkę, że był na jakimś ikonie. Nie było cię, bo ujeżdżałeś elektryczne konie? Nie rób z nas debili. Po czym z miejsca zbrodni wyłazi niepocieszony detektyw Bailey, płacząc, że wcześniej stracił syna, a teraz córkę, ale obiecuje sam, że załatwią mordercę. Jeśli nie przeszkadza ci samobójstwo. Gdy pojawia się Gail, której nadal nie lubią, bo jest suką, ale twierdzi, że znalazła miejsce, z którego pochodzą maski i już się kochają. Po czym dołącza Britney, której Monika ciśnie, że zatrudnili dziecko w FBI. Jest ładna, jakich kwalifikacji jeszcze potrzebujesz? I zabiera ich do opuszczonego kina, które wynajmowali Greg i Jason, tworząc tam świątynię ze wszystkich dowodów w morderstwach i rekwizytów serii Stab. Jeszcze chwilę i wyburzą czwartą ścianę w moim domu. Gdzie sam podchodzi do sutanny swojego starego, który pojawia się w odbiciu jako odmłodzone piksele, namawiając ją do odwalenia kolejnej masakry i już wyciąga do niego rękę, ale nakrywa ją Środa. Nie wystarczy ci nakrywanie jej na robieniu po czym wszyscy zamulają pałę, opowiadając o swojej mrocznej przeszłości i gdybając, co by było, gdyby było. Nie macie na ogonie seryjnego mordercy? Ruchy! Aż Siwy wpada na pomysł, jak złapać wikarego, ale przed akcją Korba stwierdza, że to sprawa policji, więc Gail jako prasa nie może być obecna. Nie to co grupa siuś majtków. Po czym puszczają Sam i Tarę po parku jako przynętę, bo Ghostface zawsze dzwoni będąc w pobliżu, co działa idealnie i bez problemu go namierzają, ale okazuje się, że jest daleko stąd w mieszkaniu Gail. Skoro nie było go w pobliżu, to dlaczego zadzwonił akurat teraz? A, film. Więc laski kradną pałowóz Wayne'a i jadą do Moniki, do której dzwoni już ducho Ray i rozmawiają po raz pierwszy w całej serii. Głównie dlatego, że w tej części nie pojawiła się Neve Campbell, bo chciała za dużo kasy, ale zawsze. I gdy Monika mu się odgraża, że zobaczy, Ghostface ściąga w tle Chandlera i zaczyna się z nią bawić w berka, aż Gail zamyka się w pokoju, wyciągając gana i dziurawiąc drzwi, ale bydlak nadal jest na łączach. Jest tu party jak naganiać od fotowoltaiki. Więc niuńka wychodzi na zewnątrz i dziurawi kolejne drzwi, z których wybiega wikary, dźgając ją tu i tam. A po kolejnej zabawie w bieganie, oboje lądują na dywanie. Znając Monikę, to w pierwszej kolejności posprząta, ale gdy Gail zabiera mu nóż i już bierze zamach, bydlak nagle przybija ją kawałkiem szkła i dosiada jak szkapę. Gdy wlatują dziewczęta i łapią za kopyto, ale Neo jest szybszy niż kule. Keanu Reeves jest mordercą? Co za twist! Po czym ledwo żywa Bingerówna odjeżdża na wakajki do szpitala, a chwilę później przybiega z ziaja Denny. Gdy sam miałczy, że może powinna dać się zabić, żeby ochronić swoich przyjaciół. A może załóż im kamizelki odblaskowe, pomoże tak samo. Ale odpowiadają, że to właśnie dzięki niej przeżyli masakrę w poprzedniej części i łączą się w potężnego Megazorda. Zordon byłby dumny, gdyby nie zażarł się na śmierć. Po czym Środa twierdzi, że ma pomysł na kolejną scenę i proszą agenta Smitha o pomoc w dojechaniu zabijacza, więc umawia ich z Korbą przed opuszczonym kinem i obiecuje, że też się pojawi. Praktycznie zrobił wszystko
wszystko za nich. Więc ładują się do nowojorskiego metra, które słynie z bezpieczeństwa, ale przez tłumy na peronie ekipa się rozdziela i Mindy jedzie z Ethanem, którego od samego początku podejrzewa. To, że nie zamoczył kija, nie oznacza od razu, że macza kosę. A że jest Halloween, obciągi są pełne ghostface'ów i przez zasrane pół godziny co chwilę wydaje im się, że jakiś duchoryj idzie ich zasztyletować, ale każdy okazuje się zwykłym Mirkiem. Niech ktoś kogoś zabije, bo ja to zrobię. Jednak w końcu po 200 fejkach prawdziwy duchface przebija Mindy, a Ethan wyciąga ją na zewnątrz i woła pomoc, gdy ona narzeka, że znowu się pomyliła co do tożsamości mordercy. Nie bądź taka niepewna. A tymczasem Blondie czeka na resztę przed opuszczonym kinem, chociaż sądząc po ubiorze obstawiałbym raczej randkę, ale zanim wchodzą do środka, Sam wygania paszteta, bo znają się tylko na głębokość penisa, po czym Korba wyjaśnia, że są tu tylko dwa wyjścia i jeden pitolet, który ma ona, bo jako jedyna ma odznakę. Ale wiesz, że odznaka wesołego przedszkolaka się nie liczy? Po czym Sam dzwoni do Pindy, słysząc tylko sekretarkę, a później swojego starego zza światu w CGI, który nakłania ją, żeby oczyściła to miejsce sama, więc po chwili zastanowienia łapie za miotłę, zwaną też sztyletem, i nagle uświadamia sobie, że jest sama, gdy dzwoni siwucha, informując, że blondyna przez niestabilność umysłową została wyrzucona z FBI 2 miesiące temu, a nie ma po prostu wakacji? A tymczasem przy kasie Chad brutalnie atakuje Tarę w migdałki, więc od razu pojawia się strażnik dziewictwa, który wrzenia jej kosę w plecy i po kolejnym maratonie berka przez całe kino... mięśniu go nokautuje i już bierze zamach na jego życie, ale tradycyjnie zostaje wcześniej dźgnięty przez Ghost Ria numer 2, który razem z kolegą nacina go na grilla, a później osaczają dziewczyny. Jeśli myślicie o pokazaniu bimbałów, to jest ten moment. Po czym zjawia się zakrwawiona Blondie, przekonując, że jeden z nich zgasił jej światło, gdy nagle dołącza Bailey, twierdząc, że zabiła jego córkę. Dlaczego ona ma na przedramieniu 5 stalowych penisów? Na co Korba przekonuje, że siwy kłamie i prawdopodobnie on jest mordercą, co natychmiast potwierdza, zabijając ją i stając razem z Ghost Ryami. To ten moment, w którym się okazuje. Którymi okazują się prawiczek Ethan i dupodajna Queen, tak naprawdę oboje będący jego dziećmi, z którymi zaplanował zemstę na Sam za zabicie jego drugiego syna, Richiego. Dlatego wymordowaliście pół Nowego Jorku? Brzmi proporcjonalnie. A gdy Morena tłumaczy, że to nie ona jest odpowiedzialna za masakrę w Woodsboro, okazuje się, że wiedzą. I tak naprawdę to Queen rozsiała te ploty, żeby najpierw zniszczyć jej wizerunek. Dobra, chodzi o Richiego czy o to, że jesteś ruda? A Wayne wyjaśnia, że pomógł Richiemu zbudować całą tę kolekcję, mając dostęp do dowodów. A teraz Sam musi tu zginąć wśród tego, co jego synek kochał najbardziej, więc każe jej założyć ostatnią maskę. Myślicie, że transformuje się w swojego starego? Ale zamiast tego Samara ciśnie z Richiego, że był ci... i większość morderstw musiała wykonać jego dziewczyna, a w ogóle to miał miękkiego siusiaka, gdy go mordowała. A gdy wściekła ruda się na nią rzuca, wali ją cegło w ryj i nagle Korba z martwych wstaje, zabijając Bruce'a Wayne'a, ale otrzymuje kolejną kosę od Damiana, którego Sam też cegłuje i pożycza nóż z brzucha Blondie. Ale oddasz? Sztyletując Ethana, jakby występowała w telezakupach, po czym obie z tartakiem wspinają się do wyjścia, ale środa obrywa w naskórek i ledwo wisi, unikając ostrza Stefana. Gdy na górze pojawia się Queen ze swoim radomskim uśmiechem. Co jest, doktorku? Więc Samantha wręcza małej nóż i upuszcza ją prosto na kosę Ethana, któremu sobota odwdzięcza się kosą prosto do mordy i zamknięciem jej na klucz, stwierdzając, że teraz umrze jako dziewica. Mówiłem? A Sam po obliczeniu dla rudej, ilu żywych braci jeszcze jej zostało, strzela jej prosto w łeb, ale nagle Wayne ożywa i kończą się jej rodzynki. Czy ktoś tu nie ma supermocy Jezusa? Więc lecą na czołowe, spadając na dupy, po czym Wayne budzi się solo, odbierając od niej telefon z głosem Ghostface, który pyta go, jaki jest jego ulubiony horror. Here we go again, kurwa. A chwilę później, przywdziewając kombinezon swojego papy, Samantha sztyletuje go, jakby chciała zaimponować szefowi kuchni. Aż znowu nakrywa ją Tara i już ma go oszczędzić, ale jednak wbija mu kosę prosto w okno. Teraz będzie martwy i niewidomy. Po czym środa przekonuje siostrę, że chce jej opieki i pójdzie na terapię, gdy nagle Ethan ożywa i leci w ich kierunku. Ale Korba też ożywa i zabija go telewizorem, od którego zginął Ghostface w pierwszej części. Tylko że wtedy telewizor był podłączony do prądu. Drobna różnica. A później zjawia się tamten pasztet z policją, twierdząc, że z Mindy i Gail jest spoko, będą w sequelach. A gdy Tartak beczy po czadzie, on też nagle z martwych wstaje i lecą w ślimaka.
Kapitany Marvel. Po czym przylatuje też szurnięta Pindi, żałując, że znowu przegapiła monolog mordercy, a sam przez chwilę gapi się na maskę ojca, ale w końcu ją porzuca i odchodzą. A w scenie po napisach Mundrala stwierdza, że nie każdy film potrzebuje sceny po napisach. Ale każdy potrzebuje przemądrzałej brochy. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 6 na 10, a szyderczy tytuł to... Berek 6 The Movie. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót skrojony specjalnie pod twoje gusta. O tutaj.